Czy już możemy? Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie, choć nie jest to dobry dzień. Tak źle jeszcze nigdy nie było. Jeszcze nigdy po 1989 roku polskie mikro, małe i średnie firmy nie były w tak tragicznej sytuacji. To są słowa polskich przedsiębiorców. Tych przedsiębiorców, którzy przetrwali, których nie wykończył kryzys wywołany pandemią, wykańcza dziś Polski Ład. Polski Ład, który miał pomóc 90% obywateli, rozwala system naliczania wynagrodzeń, rozwala system naliczania podatku dochodowego. A dodatkowo jeszcze rząd wprowadza od 1 lutego ograniczenia handlu. Szczytem wszystkiego i gwoździem do trumny dla polskich handlowców jest składka zdrowotna, dla polskich przedsiębiorców, która nie uwzględnia remanentów, która jest niczym innym jak podatek obrotowy 9%, co Państwu za chwilę zobrazuję. Jeżeli przedsiębiorca na koniec roku 2021 miał towary w cenach zakupu o wartości przykładowo 1 000 000 zł, ujął je w inwentaryzacji i ten towar sprzeda w 2022 roku z marżą, z zyskiem za 1 200 000, zapłaci podatek dochodowy od zysku, od dochodu, od 200 tysięcy, ale składkę zdrowotną zapłaci, Szanowni Państwo, dodatkowo od całości. Powtarzam, składkę zdrowotną zapłaci od całości obrotu, czyli jest to nic innego jak podatek obrotowy. Nowy Ład nie uwzględnia bowiem remanentów, o czym mówił głośno rzecznik małych i średnich firm, apelując na komisji, do którego wpłynęło setki tysięcy maili i próśb o interwencję. Polski Ład i składka zdrowotna to nic innego jak podatek obrotowy. O tym mówią przedsiębiorcy i mówią, że to jest gwóźdź do trumny, którzy piszą między innymi, pozwolę sobie Państwu przeczytać dwa zdania od polskiej sieci handlowej Lewiatan, region lubelski. W całym okresie istnienia, a były lepsze i gorsze, widzieliśmy sens swojej pracy i z ufnością patrzyliśmy w przyszłość. Niestety ten rok całkowicie zburzył wiarę w przyszłość i sens tego, co robimy. Wprowadzone przepisy są niespójne, niejasne i budzą frustrację, niepokój, a to wszystko pod groźbą kary 10% od obrotu rocznego. Karze się przedsiębiorców karą rocznego obrotu 10%. To istna paranoja. Wszyscy mamy już dość i gotowi są wyjść na ulicę, aby bronić swoich drobnych biznesów. Szanowni Państwo, w imieniu polskich małych, mikro i średnich firm żądamy od rządu nowelizacji przepisów, które zarzynają polskich przedsiębiorców. Podatek, składka zdrowotna to nic innego jak podatek obrotowy. Proszę Państwa, Polski Ład nie uwzględnia remanentów, za to bardzo dobrze uwzględnia majątki małych, średnich i mikropolskich przedsiębiorców. Te majątki, na które oni pracowali przez ostatnie 30 lat, ciężko pracując, po kilkanaście godzin dziennie, bo nie są to etaty 8-godzinne. To jest praca, która właściwie się nie kończy. Rano, wieczór i wieczorem. Bardzo dobrze uwzględnia to. I proszę Państwa, taki przykład. Jeżeli przedsiębiorca, w zależności od tego, czy rozliczający się progresywnie, czy liniowo, progresywnie 9%, liniowo 4,9%, będzie chciał w tym roku sprzedać swój majątek, na którym pracował. Dom, działkę, samochód. Proszę Państwa, od tej sprzedaży zapłaci składkę zdrowotną. Zapłaci składkę zdrowotną 4,9% lub 9% od sprzedaży starego samochodu. Zapłaci składkę zdrowotną 4,9% lub 9% od sprzedaży działki. Zapłaci składkę zdrowotną 4,9% od sprzedaży jakiegokolwiek majątku swojej firmy. To jest, proszę Państwa, paranoja, to jest niszczenie polskiej małej przedsiębiorczości. Proszę Państwa, tu nie ma innego wyjścia. Tu jest tylko to, co mówiliśmy od początku. Ten projekt pod tytułem Polski Ład lub jak Konfederacja mówi Polski Wał powinien się natychmiast skończyć. Powinniśmy go zakończyć, powinniśmy go odesłać do opracowania, nowego opracowania. Sam pan Mateusz Morawiecki, premier, który nie często mówi prawdę, powiedział ostatnio, że ten projekt jest źle skonstruowany.
Więc proszę o to, żądam tego, żeby źle skonstruowany projekt pod tytułem Polski Ład został wycofany z polskiego obrotu podatkowego. Jeszcze jedna sprawa. Jesteśmy jedynym krajem, który ma dwa programy podatkowe. Będziemy się rozliczali jak chcemy, albo za 2019 rok, albo za 2020 rok. Tego nie ma w całym świecie. Szanowni Państwo, obowiązek zapłacenia składki zdrowotnej to absurd Polskiego Ładu. A diagnoza? Przepisy Polskiego Ładu zakładają, że składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2022 roku będzie płacona od dochodu. Dla przedsiębiorców, którzy się rozliczają na skali podatkowej i na podatku liniowym oraz od przychodu dla przedsiębiorców będących na ryczałcie. W myśl przepisów dochód stanowi przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne, jeżeli zostaną one wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. I w związku z tym wszystkie inne odliczenia, które mają znaczenie dla podatku dochodowego, dla składki zdrowotnej już one nie mają żadnego znaczenia. I konsekwencje. Tak jak towar zakupiony w 2021 roku przy sprzedaży będzie wymagał właśnie zapłacenia składki zdrowotnej. Tak jak mówiła tutaj koleżanka posłanka Marta Wcisło i pan poseł Artur Łącki, inwentaryzacja czy remanent sporządzony na koniec 2021 roku, on trafi do przychodu. Następnie może być rozliczony w latach przyszłych. W związku z tym te elementy, które będą obniżały podstawę opodatkowania, w tym roku niestety nie obniżą nam składki zdrowotnej. Drugi absurd, drodzy Państwo, darowizny ze składką zdrowotną. Przekazywanie darowizn w podatku dochodowym obniża podatek, ale nie obniża podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Zatem przedsiębiorcy będą mieli obowiązek zapłacenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla podatku dochodowego, ale dla składki zdrowotnej darowizny niestety nie będą obniżały podstawy. Ta darowizna nie będzie miała najmniejszego znaczenia. I trzeci absurd, złe długi ze składką zdrowotną. W zakresie podatku dochodowego wpływ na wysokość podstawy opodatkowania ma tak zwana ulga za złe długi. Gdy firma ma na przykład problem z nieterminowym opłacaniem faktur przez swoich dłużników, od 2022 roku podatnik będzie musiał zapłacić składkę zdrowotną nawet od dochodu, który jest na fakturze, który jest nawet nie zapłacony. Szanowni Państwo, składka zdrowotna to, tak jak mówiła wcześniej koleżanka, to drugi podatek obrotowy 9%. Dzisiaj zamiast rząd wprowadzać przepisy proste, przyjazne dla społeczeństwa, przyjazne wspierać przedsiębiorców, wspierać przedsiębiorczość, to drenuje kieszenie przedsiębiorców i tym sposobem dobija małych i średnich przedsiębiorców. Dziękuję. Dziękujemy. Są jakieś pytania? Nie wiem, jakieś pytania? Dziękuję bardzo.